Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii NBA 2K23 My Career. W poprzednim odcinku mieliśmy spotkanie z kim mieliśmy mecz? Sacramento Kings to był chyba mecz, jeśli dobrze pamiętam? Tak, mieliśmy mecz Sacramento Kings. Zdobyliśmy tutaj zwycięstwo, plus też mieliśmy bardzo dobry występ tutaj w tym meczu. Potem symulowaliśmy mecz z Cavs, który też bez problemu wygraliśmy. Potem porażka z Hornets, to była dość duża niespodzianka dla mnie. Porażka też z Timberwolves, więc niestety mamy już 8 porażek, co oznacza, że następna porażka to oznacza, że nie pobijemy rekordu Warriors, najlepszy rekord w historii NBA w jednym sezonie. I mamy właśnie mecz z Warriors, więc możliwe, że nawet oni nam zakończą te marzenia o tym rekordzie. No zobaczymy. Zagramy sobie ten mecz jest w Chase Center, to jest 10 zespół. Oni myślę, że mogą maksymalnie liczyć na play-in, bo play-off wydaje się, że nie będzie dla nich, choć nie można ich skreślić, a wydaje się, że play-in to będzie max dla nich tak naprawdę. A kto jest w play-inie, to jest duże szanse, że może być z nami w pierwszej rundzie grać naprzeciwko nas w play-off, więc na pewno będzie ciekawe. Co też ciekawe, jeden z naszych kolegów zespołu doznał poważnej kontuzji. Dokładnie Skylar Mays, on niestety doznał złamania prawej dłoni, więc to na pewno nie jest nic dobrego i prawdopodobnie nie zobaczymy go już w tym sezonie zasadniczym. W play-offs wróci, ale prawdopodobnie w sezonie zasadniczym go niestety nie zobaczymy, to na pewno jest, na pewno szkoda bardzo. Wiadomo, że nie był jedną z najważniejszych postaci, ale i tak to jest zawsze wielka szkoda, jak ktoś doznaje kontuzji w zespole. Nie ma tutaj naszego trenera, więc możemy się przebierać. Graliśmy ostatnio w tych naszych butach właśnie stworzonych i co było ciekawe, nie tylko nasz gracz, jeden kolega z zespołu, Ralph Samuel, chyba grał w tych butach, też nie zauważyłem tego, ale widziałem w komentarzu, że jeden z graczy Kingster właśnie, co ciekawe, nosił te buty. To jest na pewno bardzo fajną rzeczą, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajną rzeczą. Że właśnie takie rzeczy istnieją, że po prostu czasami gracze grają właśnie w moich butach, co jest naprawdę fajne, bardzo, bardzo fajne. Graliśmy w tych i graliśmy w tych, więc przejdziemy dalej sobie. Możemy dzisiaj zagrać w sumie PG5, dawno nie grałem w tych butach. Czemu nie? Możemy w nich zagrać. Myślę, że dosłownie nam kilka meczów zostało tak naprawdę w tym sezonie już, jeśli chodzi o sezon zasadniczy, które będę grał oczywiście. Ten mecz z Warriors na pewno właśnie sobie teraz zagramy i niedużo meczy zostanie już do końca sezonu, więc też za niedługo już koniec sezonu, no i za niedługo zaczynamy playoffs i zaczynamy, mam nadzieję, że można tak powiedzieć, marsz po mistrzostwo, bo naprawdę wierzę, że możemy w tym roku wygrać to mistrzostwo i liczę mega na to, że damy radę wygrać to mistrzostwo, bo jak nikt nie będzie kontuzjowany, to zwłaszcza ta nikt z naszej podstawowej piątki, no to naprawdę musimy to zrobić, musimy po prostu wygrać. Nie wierzę, żeby jakiś zespół, żeby był jakiś zespół w NBA tutaj, który może wygrać z nami 4 mecze. Po prostu nie widzę tego. Jeden mecz rozumiem, ale 4 mecze nikt z nami nie wygra. Nie wierzę po prostu w to, więc no liczę, że właśnie to mistrzostwo zawita do LA i to oczywiście do strony Lakers. Z Clippers w sumie możemy się zmierzyć, ale nie wiem w jakiej rundzie. To jest potencjalne, na pewno jakoś tam możemy się oczywiście zmierzyć. Koniec naszego tutaj warm-upu i możemy za niedługo już zaczynać. Chase Center, nie wiem czy czasem my tutaj nie debiutowaliśmy. Takie mam wrażenie, że debiutowaliśmy w Chase Center. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo pamiętam, że właśnie to był albo pierwszy mecz, albo jest pierwszy na pewno w tym pierwszym sezonie naszej karierze. Pamiętam, że właśnie byliśmy w Chase Center. Tylko właśnie pamiętam, czy to było dosłownie w pierwszy mecz, czy na początku. I Steph turnover robi, LeBron pędzi, podaje do nas i to jest blok od Wisemana niestety, to jest dobrze. Każdy nasz gracz troszeczkę szybciej nie ruszył. Teraz i to Steph ma steala po stracie LeBrona, za bardzo chciałem tego podania myślę. Wiggins nie powinien tego trafić, to się dzieje, ale Wiseman zbiera i Wiseman zdobywa pierwsze punkty w tym spotkaniu. Jak widać, Wiseman w tym sezonie sobie naprawdę dobrze radzi. On oczywiście w rzeczywistości jest w Detroit Pistons obecnie. Anthony Davis, nie najgorszy screen, ale i tak nie będę rzucał, a będę podawał. I Anthony Davis z pierwszymi punktami dla naszego zespołu w tym meczu. Nie był to taki perfekcyjny screen, pod którym czułem się, że na pewno trafię, więc wolałem pójść na podanie i oddać właśnie tę piłkę Davisowi. Steph, blok Davisa, pięknie. Boję się oczywiście bardziej Stefa, wiadome, jeśli chodzi o rzuty z dystansu, ale no też oczywiście może wchodzić pod kosz. Teraz ma LeBron dobrą okazję na punkty, ale oddaję do Davisa. Davis to jest trudny rzut bardzo, LeBron zbiera, nie zbiera jednak. Nie wiem czemu Davis jest zdecydowany taki rzut, szczerze. Ja wolałbym ukryć Stefa,
Może, no nie wiem, kompletnie tutaj mylimy to krycie. Jeszcze Wiseman zbiera, nie trafia. Idzie na trafię. Myślałem, że ta piłka nie wpadnie, ale jednak. Jednak wpadła, więc 4 do 2 dla Warriors. Weźcie pod kosz, to jest faul Stefa. Więc mamy dwa pierwsze rzuty osobiste i pierwsze prawdopodobnie punkty dla nas. Tak, pierwszy punkt w tym meczu jest nasz już teraz. I mam przy okazji drugi punkt. Bo zapowiadałeś tak od startu, że to może być nawet wyrównany mecz. Może to tylko od start, ale zapowiadałeś naprawdę, że może być ciekawie z Warriors. Klay i to pewnie, no jest trójka. Jak Klay ma tyle miejsca, to zwykle nie myli się. Choć playoffs myślę, że właśnie nie radził sobie za dobrze, to trzeba przyznać, że playoffs na przykład z Warriors, nie z Warriors, tylko z Lakers, oczywiście właśnie w tej serii nie radził sobie za dobrze. Ale jup do LeBrona i mamy LeBrona i mamy poster na kamindze w tym momencie. Patrz, ja nie wykrowałem sobie szansy na trójkę, więc oddaję piłkę. To jest też na pewno ciekawy pojedynek z tego aspektu właśnie. Dwóch graczy, może nawet najlepszy, jeśli chodzi o rzuty z dystansu obecnie w NBA, czyli właśnie Kobe Jordan i oczywiście Steph Curry. Klay, oddanie, niestety ta piłka przechodzi koło LeBrona i Kaminga za dwa punkty. Spróbujmy właśnie wypróbować właśnie naszego narożnika, czyli miejsce, które zwykle nam daje zawsze dobre screeny. I ten screen był solidny, ale niestety nie trafiam jakoś, choć też wydaje mi się, że w miarę wycelowałem to nie najgorzej. Może nie był perfekcyjny, ale jednak nie powinienem musieć perfekcyjnie trafiać, żeby ta piłka padała. Wiem dobrze właśnie, co oni tutaj kombinowali, na to się nie dałem, ale teraz musimy jeszcze uważać. Dobra defensywa, świetna defensywa, ale Wiseman zbiera niestety. Ale nie trafia, teraz musimy zebrać, super. Teraz już musieliśmy zebrać. Oj, Wiseman tutaj był, ale dobra, jeszcze. Tylko z Klayem to będzie problem, bo on jest większy ode mnie. Ze Stephem jeszcze mógłbym sobie poradzić, ale z Klayem no to niezbyt. Ale teraz LeBron wchodzi i ma faul na Wisemanie. Więc dwa rzuty osobiste dla LeBrona w tym momencie. Ale na razie naprawdę Warriors się solidnie trzymają. I grałem naprawdę dobrze, to im trzeba oddać. LeBron nie trafia dwa rzuty osobiste. Też właśnie nie wiem, czemu w tej grze jest naprawdę przecięty, jeśli chodzi o rzuty osobiste. W rzeczywistości może nie jest jednym z najlepszych graczy, ale wydaje mi się, że jest na pewno lepszy niż to, jak tutaj w tej grze wygląda to. Wiggins. 5 sekund do końca. Wchodzi pod kosz i faul niestety wymuszony na LeBronie bez żadnych problemów. My strasznie słabo zaczęliśmy właśnie. Dwa punkty i asysty jak na razie mamy. Musimy się wziąć w garść i musimy zdecydowanie lepiej zacząć grać. Lepiej byłoby właśnie zgarnąć jakiegoś dobrego screena. I to jest dobry screen. Nie wiem czemu, miałem wrażenie, że znacznie to wolno. Ten pasek jakoś wolno idzie, nie wiem, jakoś miałem takie wrażenie. Przez 2 minuty ostatnio nie zdobyliśmy ani jednego punktu. Steph z pół dystansu. Nie trafia. Teraz piłka do nas i to będą łatwe punkty, super. Potrzebowaliśmy bardzo, nie tylko my, ale nasz cały zespół potrzebował tych punktów, bo tak już właśnie było widać. 2 minuty nie potrafiliśmy zdobyć ani jednego punkta. To naprawdę dziwne. Musimy uważać, żeby Klay nie miał tam za dużo miejsca. Wiseman, wiedziałem, że on robi tutaj screena. Steph dostał za duże miejsca i trafia. Niestety, właśnie jak tylko Steph ma miejsce, to ukaże nas za to. Tu też tutaj wejść pod kosz udało się, ale blok Wisemana niestety. Drugi raz już nas blokuje w pierwszej kwarcie Wiseman. Ale teraz mam tutaj szansę, żeby wejść pod kosz. Super, o to chodziło, pięknie, tak? To jest coś, co jest, no, prawie nigdy nie zawodzi. No też z pusha jakiegoś, więc to jest dobrze, naprawdę. Możemy sobie odpocząć od Stefa, bo Stef to jest jeden z tych właśnie graczy, których naprawdę muszę być strasznie skupiony, jak go kryję, bo jednak zostawisz mu dosłownie ledwo co miejsca, a on to wykorzysta, żeby rzucić trójkę. A tak właśnie ciężko się go kryje. Dwa punkty przewagi, wracamy do gry, start drugiej kwarty. My musimy się wziąć troszeczkę do roboty, bo jednak
Prowadzenie jest, ale my personalnie gramy słabo i to jest to właśnie. Ale jednak Steph tym razem jakiś studia nie trafił, ale i tak właśnie troszeczkę za bardzo rozluźnienie się, może tak powiedzieć, i już to wykorzystał. Szkarty Draymond akurat jest wszystkich graczy, czyli gracz tu niezbyt to wykorzysta, że miało tyle miejsca. A my nie trafiamy tego floatera. Kryje Wisemana, to są kłopoty. To po prostu brzmi i to się prosi o kłopoty. Wiseman nie trafia właśnie. Zostawić mu takie miejsce właśnie, to był dobry pomysł. Wiedziałem, że to może być dobry pomysł. Z narożnika, tylko że może tego drugiego. Davis. Wiedziałem, że właśnie nie mam tego miejsca, na jakie liczyłem, ale teraz mamy miejsce i mam teraz szybko punkty, super. Udało się to jakoś wymanewrować się, żeby mieć jednak miejsce jakieś na rzut tutaj. Nie chciałem pozwolić na ten rzut, bo wiedziałem, że to się może wydarzyć. Wiseman, tylko Davis właśnie, pomóż, dobrze pomógł nam, bo przecież ja myślałem, że nas zostawia samego z Wisemanem, co byłoby tragiczną rzeczą. Davis świetnie wchodzi i świetnie trafia. Choć bałem się tego Wisemana, że on, bo jednak miał tam miejsce, naprawdę, żeby z tyłu zrobić blok, miał tam zdecydowanie miejsce, ale jednak tego nie zrobił. Steph, to jest Steph właśnie, nie mogę mu zostawić miejsca, ale nie trafia po raz kolejny, to dobrze. Był taki mecz właśnie chyba, nie wiem czy to było z nim, czy z Lillardem. Z kimś z tej dwójki miałem kiedyś taki mecz, że trafiamy, super, że pomimo, że wiadomo jakimi oni się tymi samymi graczami, to któryś z nich po prostu nie mógł trafić. I dużo miał próba, nie mógł trafiać, ale jednak właśnie nie wiem, który to był. A na pewno nie chcę zostawiać za dużo miejsca Stefowi. Clay nie trafia. Coś w tej drugiej kwarcie, złe rzuty sobie wybierałem, tak bym powiedział. Nie takie pewne rzuty. I mamy faul na Stefie w tym momencie. Miałem taki jeden moment, który nie wykorzystałem, że miałem dużo miejsca wolnego. Ale po prostu tego jakoś nie wykorzystałem. 32 punkt i chyba będziemy mieli za chwilę. I mamy 10 punktów przewagi od Warriors, więc nagle na tym początku drugiej kwarty uciekliśmy to znacząco Warriors. Czy oni w ogóle zdobyli punkty w tej kwarcie? Naprawdę nie mam pojęcia. Wrażenie mam, jakby nie zdobyli tych punktów żadnych w tej kwarcie. Aj, zmylili mnie kompletnie. Byłem gotowy, że będą robić screena i chciałem już właśnie się ustawić dobrze i on i Steph to wykorzystał perfekcyjnie. I to jest, co za defensywa Wisemana. Co za defensywa, że on to dał radę czysto wszystko zrobić. Clay to jest też kolejny gracz, któremu nie mogę tyle zostawiać miejsca, a to zrobiłem. Jednak nie gra się z Warriors codziennie, więc nie jestem właśnie, muszę się nastawić tak sportem właśnie, bo jednak na niektóre właśnie drużyny trzeba się specjalnie nastawiać, na Warriors trzeba pewno. Trzeci faul Stefa, to są świetne wieści dla nas. Bo może mieć za chwilę problemy z tymi faulami i za chwilę może zejść za chwilkę. A jednak jest jeszcze dalej. Ale nie dziwię się, jeśli może nawet za chwilę właśnie podczas timeoutu, czy tam ogólnie może być zmieniony. Teraz jednak zostaje, ale trzy faule w takim momencie to jest dość niebezpieczne dla nich. Kaminga. Clay naprzeciwko Caruso, Kaminga. Steph. Wiseman, ale mamy tutaj Stepha cały czas. Wiseman, świetna piłka do Wisemana od Stepha. Że Draymond tego nie przeciął jakoś. Muszę mieć troszeczkę takiego właśnie bliżej tutaj muszę być. Ale nie mogę właśnie sobie zrobić takiego screena odpowiedniego. Już spróbowałem, bo nie miałem zbytnio czasu, ale nie mogę sobie zrobić screenów. Nie mogę sobie zrobić takich screenów odpowiednich. To mnie naprawdę niepokoi troszeczkę, że nie mogę właśnie mieć takich screenów dobrych. Clay. Ależ to zrobił. Kompletnie się pozbył Stefa. Nie Stefa, tylko Caruso oczywiście. Aż trzech graczy tutaj wpadło nagle do środka. Co za... Świetnie zrobili. Świetnie przeczytali, co chce zrobić. I Wiseman zbiera. Czemu oni muszą w tych zbiórkach sobie tak dobrze radzić z nami? Nie za dobrze to wygląda.
chyba przejdę tutaj, tylko chciałoby się, żeby Draymond mi uciekł, nie ukrywam, to byłaby na pewno dobra rzecz. Nie wiem, planowałem, nic niezbyt planowałem, tylko po prostu chciałem wejść tutaj pod kosz i wymusić jakoś faul, ale nie ma tego. Warriors się nagle nauczyli dobrze bronić, a teraz nie zbiorę tej piłki, więc David powinien się ruszyć, no. Naprawdę, czasami ci gracze po prostu, no nie wiem, co oni robią, naprawdę. O czym David myślał w tym momencie, jak widział, że Wiseman jest pod koszem ze mną? Przecież było wiadomo, jak to się skończy. Steph teraz przepuścił, nie faulował nas i mamy punkty. Davis tylko... Aj, dobra, i tak nie będzie. Miałem mówić, żeby Davis uważał, żeby zebrać piłkę, ale Steph trafia. Weźcie pod kosz i to jest niecelne. No czemu znowu? Czemu znowu dobra animacja równa się niecelny rzut? Nie mam pojęcia czemu właśnie. To już kolejny raz. Wiseman taki rzut trafił. To było naprawdę dziwne, że on to trafił. Czemu właśnie znowu nasz gracz robi super animację, a nie potrafi tego wykończyć? Nie wiem, o co chodzi. Chciałem właśnie tutaj... Nie ukrywam, że... To byłby, myślę, że dobry pomysł, żeby spróbować wejść pod kosz ze Stephem tutaj, żeby na nim wymusić faul tylko. A to się nie udało, Davis za to trafia. Czwarty faul, jakby miał Steph już po pierwszej połowie, to byłyby na pewno duże kłopoty dla nich, ale nie będzie wydawać tego czwartego faulu, jak na razie, bo dobrze się tutaj w miarę... dobrze się trzyma, żeby nie faulować. Steph. I trafia. Bierzemy timeout. Warriors nigdy nie jest. Dopóki Steph tam gra, to nigdy nie będą łatwe mecze praktycznie z Warriors, wydaje się. Po pierwszej połowie przegrywamy tylko punktem, 47-46, więc nie jest najgorzej. Zdecydowanie nie jest najgorzej, ale mogło być na pewno lepiej. Przynajmniej się zapowiada ciekawy mecz. Przynajmniej się zapowiada bardzo ciekawy mecz. Pierwszy chyba od meczu z Cavs, bym powiedział. Chyba z Cavs mieliśmy w stanie taki mecz, tam gdzie dostaliśmy oczywiście tego game winnera w ostatniej dosłownie rzucie. To chyba od tego momentu nie mieliśmy takiego równego meczu. My już rzeczywiście też sobie, jeśli dobrze pamiętam, przypieczętowaliśmy zwycięstwo konferencji. James Wiseman ma 9 zbiórek po pierwszej połowie. To jest najlepszy pokaz, że co nam po prostu u nas nie gra. Czyli te zbiórki, za dużo z czego właśnie z 3-4 ma ofensywne zbiórki Wiseman. Nie wiem, co robi Davis, że na to mu pozwala. Davis, tak jak już mówiłem, jest jednym z najlepszych graczy defensywnych, więc on nie powinien na to pozwalać i nie chce czegoś takiego widzieć, a widzę coś takiego. Zaczynam drugą połowę. Musimy tutaj poczekać troszeczkę, aż stawi nam lepiej wróci. Trójka w końcu, jest! Pierwsza trójka w tym meczu. Długo czekaliśmy, ale mamy ją. Mamy tą pierwszą trójkę w tym meczu. Wiseman, najlepszy gracz Warriors w pierwszej połowie. Wiedziałem, że jakimś cudem to zrobią i zrobili to. Pilnowałem, ale jakimś cudem oczywiście, że zrobili teraz. To jest po prostu niesamowite, naprawdę. Wiedziałem, co oni kombinują od samego startu, ale po prostu, aj, przerzuciliśmy tą piłkę. Czy tam nie było kontaktu, bo miałem z trzech graczy praktycznie przy sobie. I nie wiesz, że ani jeden nie zrobił tam kontaktu. Patrz kolejny. Davis nie kryje Wisemana, nie wiem naprawdę, co się dzieje, czemu to się tak często dzieje. LeBron pewnie trafi, nie trafia. Poprosiłem o podanie, ale nie zrobił tego. A jakby mi podał, to na pewno byśmy trafili. Znowu właśnie będą to robić, ale piłka nasza, super. Draymond podaje do nas. Objechałem tutaj Kleja i mamy, super.
Wiedziałem właśnie, żeby wyczekać to tempo, żeby się troszeczkę zatrzymać tak troszeczkę i potem uciec od Kleja. Mamy punkt straty na obecną chwilę. Nie może to trafić i nie trafia tego. Mamy zbiórkę też przy okazji. Wejście pod kosz. To jest czwarty faul Stefa. I to mogą być duże problemy tutaj dla Warriors na pewno. Może teraz zejdzie. Jednak nie schodzi. To jest bardzo ciekawy i odważny ruch, bym powiedział. Bo następny faul to już będzie przedostatni faul, jaki może zrobić. Bo szósty faul oczywiście to już będzie fouled out, więc... Następny piąty faul to na pewno już będą musieli go zmienić. Muszą rzeczywiście rzucać. I Wiseman, oczywiście, i faul jeszcze zrobiłem. No nie wierzę, naprawdę. Wiseman niszczy tutaj nasz. No nie wiem, prawda. Davis się musi postawić, bo to jest tragiczne. Jak Wiseman sobie radzi z nami jak chce. Robi co chce dosłownie. Pokaż się naprawdę, Davis. Pokaż, dlaczego ty jesteś lepszym centrem. Bo jak na razie jakby miał wybierać, to w zespole wolał Wisemana. Niestety, tak jest prawda. Po tym tutaj pokazuje niestety Davis. Tyle miejsca, że musiałem to wykorzystać i robię to. Super. Jest druga trójka w tym meczu. Powoli się obudziliśmy, jeśli chodzi o te trójki. Stef, znowu właśnie, dosłownie czasami znikąd nagle, ale robi sobie to miejsce. Świetne wykończenie. Chciałem Stefa, żeby mnie tutaj sfaulował, ale nie udało się go złapać na to. 58-55, więc 3 punkty przewagi obecnie. Wiedziałem, że Wiseman tutaj będzie chciał właśnie robić tego screena Stefowi. A nie udało mi się to tym razem tak zrobić dobrze, ale podanie. Wiseman, step back. I Wiseman się bawi dalej tutaj z nami. 19 punktów za Wiseman i się praktycznie nie myli. No nie wierzę naprawdę. Davis, po co robisz step backa? No naprawdę, po co? Po co on robi tego step backa? To była ostatnia rzecz, którą powinien robić wtedy. LeBron. Wiseman go zatrzymuje. A ten Wiseman mnie denerwuje, naprawdę. Gra świetnie, ale dla nas oczywiście najgorzej. Piłka jeszcze Warriors. Szkoda, że nie udało się tego jakoś zgarnąć. Steph rzuca, trafia. Wiedziałem, że jak będzie miał troszeczkę miejsca, to od razu odpali. Niestety rzucił i trafił. Jest trójka, super. Było to ryzykowne. Normalnie bym nie rzucał, ale już odpaliłem takeovera, więc sobie pomyślałem, że dobra, spróbuję. Przynajmniej może takeover mi pomoże troszeczkę. Udało się. To nie powinno być celne i nie jest celne. Caruso. Aj, za wcześnie. Nie wiem czemu, to screen w tą jakby stronę, jakby Davis pewnie nie trafi, ale nasz gracz stoi w miejscu zamiast iść naprzód. Moses Moody. Wydaje mi się, że on cały czas po prostu czekał. Jeszcze tego brakuje. Żeby jeszcze brakuje, że teraz Looney nagle zbierał wszystko. Steph. Nie trafia. Weźcie pod kosz i wiedziałem. Nie znaczy wiedziałem, tylko wierzyłem w to, że po prostu dam radę jakoś koło niego. Bardziej może naprawdę bardzo, bardzo liczę, że dam radę to zrobić. Pewnie na pewno nie mogłem tego być, ale udało się. Żeby koło Looney'ego przejść. Steph nie trafia, ale Looney zbiera. Centrzy niestety biją Davisa. Czy to Wiseman, czy to Looney.
trzeci faul LeBrona, więc u nas też nie jest tak bezpiecznie, jeśli chodzi o jedną z naszych gwiazd. A teraz sobie akurat LeBron schodzi. Nie chciałem się właśnie zatrzymywać, ależ teraz nasz gracz pofrunął, dosłownie, on pofrunął. On nie zrobił wsa, tylko on dosłownie poleciał tam, aż normalnie muszę zobaczyć, jak jest jakiś fajny wsa, to aż od razu chcę widzieć takie, z takiej własnej perspektywy, można tak powiedzieć, czyli takie, jak ja zrobię, a naprawdę, no to jest niesamowite. On dosłownie tutaj właśnie, tak już mówiłem, dosłownie pofrunął nasz zawodnik. Pięknie to wygląda, naprawdę. To są naprawdę super ujęcia. Świetny, świetny wsad, naprawdę piękny wsad. Takiej animacji chyba jeszcze nie widzieliśmy. Kevon Looney. Basz przy piłce. Chuma Okiki. To jest faul Younga, tak, reach in. Wiedziałem, że ta piłka będzie do niego, ale liczyłem, że kliknę tutaj Steela, żeby wprowadzić, zrobić, ale nie udało się niestety. Moses Moody, 5 sekund do końca. Moses Moody rzuca, trafia, szkoda. Szkoda, że daliśmy mu to trafić. Olinik i to są punkty, super. Bardzo ładnie. Mam dużo tych punktów i dlatego właśnie pomyślałem, że teraz chcę zrobić akcję, gdzie zdobędę asystę, bo tych asyst nie mam aż tak dużo. Świetnie, świetnie Young. Świetny steal. Piłka do nas i to są punkty. Super. 37 punkt zdobyty. Na pewno będziemy prowadzili po trzech kwartach. Najwięcej zdobyliśmy punktów w tej trzeciej kwarcie, bo tutaj zaczęliśmy w końcu trafić te trójki, w sumie to nie dziwię się. Blok w naszym wykonaniu, jeszcze na piłkę, co za akcja. Cudowna akcja, ale nie, za wcześnie to zrobiłem. Plan był dobry, tylko że za wcześnie to zrobiłem po prostu. Moody z faulem trafia. Siadamy sobie teraz, więc wracamy. W czwartej kwarcie wynik jest taki, że prowadzimy 2 punktami. Więc to może być mecz do końca bardzo ciekawy. Chciałem właśnie podanie do LeBrona, bo on ma naprzeciwko siebie Chuma Okikiego. Więc to jest na pewno... Ale jednak nam podaje. Myślałem, że właśnie to jest coś, co powinien próbować wykorzystać LeBron. Ale teraz to może wykorzystać, bo to jest alley-oop i pięknie. Steph pod nim, a LeBron robi alley-oopa, super. Wiedziałem, że musimy to jakoś wykorzystać, że czy to Steph, czy Chuma Okiki był przy LeBronie. To jest taki właśnie gracz, który musi praktycznie kryć, tak mam wrażenie, że muszę przy nim dosłownie być. Davis w końcu, zbiórka, ważne, to jest naprawdę ważne, że to robimy. Coś, co wydaje się, że powinno być rzeczą normalną, ale w tym meczu nie jest to, że takie... Davis, pięknie, no to chodzi. Pokaż troszeczkę właśnie Wisemanowi tą siłę. Pokaż troszeczkę taki właśnie wsad z taką złością, może tak powiedzieć, z taką mocą. Pięknie, 83-77. Faul Caruso, mądry faul, bo już by miał pewnie punkty Steph, gdyby go nie złapał. Kaminga. Faul Draymonda. Kolejny mądry faul w naszym wykonaniu, naszego zespołu. James Wiseman. Na pewno nie będzie kończył stamtąd. Kaminga próbuje. I nie trafia. Davis zbiera, super. LeBron naprzeciwko młodego Kamingi. Czemu nie? Jednak nie będzie próbował. Davis. Davis, ależ piękny pump fake.
na Wisemanie, pozbył się go i potem miał wolną drogę pod kosz. 10 punkt Davisa. Uciekliśmy znowu na samym starcie tej kwarty teraz. Na samym starcie trzeciej kwarty, między innymi też właśnie tak uciekliśmy na przykład. Ale póki żyje Steph i póki gra, to nie możemy się nigdy czuć bezpiecznie tutaj. Anthony Davis, aj, nie udało się. Niestety ta siła nie była najlepiej wyczuta. Draymond Green ze stealem na stepie. Co za sceny w tym momencie. Piękne to było, naprawdę. Oddanie, oddanie do LeBrona. LeBron i trafia. Super LeBron. 7 punktów przewagi. Klay. On za dużo nie trafiał ostatnio, co tak właśnie pamiętam. Nie przypominam sobie za dużo, żeby on to ostatnio trafiał. Muszą znaleźć jakoś właśnie Stefa i znaleźli, ale ja go też tutaj mam, więc on tego nie może trafić. Piękne podanie od LeBrona i mamy łatwe punkty, super. 9 punktów przewagi, 3,5 minuty do końca. Wydaje się, że to zwycięstwo jest coraz bliżej, ale to jednak dalej są 3 trójki tylko od Stefa i mamy remis. Davis nie blokuje go, ale nie trafiałem. Kaminga jednak zbiera, a i trafia. Szkoda, bardzo szkoda. Zdaję do LeBrona, to jest step back, nie rzuca jednak. I to jest trójka od Kobe'ego Jordana. W takim momencie, wiadomo, że to nie jest jakiś game winner, czy rzut na 100% zwycięstwo, ale i tak, naprawdę, w takim momencie rzucić taką trójkę, to jest i tak dość kluczowy moment. Takie jak właśnie na przykład clutch points, do takich statystyk właśnie jak na przykład się wybiera clutch player of the year, to właśnie tam się wybiera, że te punkty jakby, które najwięcej jakby można tak powiedzieć sugerują to, kto powinien wygrać clutch player of the year, to są te właśnie punkty, które się zdobywa gdzieś około na 5 minut do końca w meczu, który tam jest na przykład kilka tylko posiadań przewagi. Więc to są właśnie te clutch points i my tutaj na pewno zaliczyliśmy sobie clutch points. Ciekawe, czy w 2K24 na pewno będzie ta nagroda, więc w 2K24 może wygramy sobie w My Career Clutch Player of the Year nagrodę, bo na pewno to fajne. I to jest steal na Stefie w tym momencie. Aj, nie wyczuliśmy tego kompletnie wtedy. Chciałem podać do LeBrona, ale nie wyczuliśmy tego podania. Steph wchodzi pod kosz, oddaje Kaminga dużo miejsca i wykorzysta. Teraz clutch points od Kamingi mamy za to. Aj, nie przez przypadek jakoś mój gracz, źle chyba analog troszeczkę przytrzymałem, bo zamiast pójść na rzut z dystansu, mój gracz poszedł, żeby rzucić z pół dystansu. Steph nie trafia. Po tym jak był pewny, bo widać było po jego jakby... Jak wyglądał, jakby można tak powiedzieć, to wydawało się, że jest pewny, że trafi, ale jednak nie. A my teraz mamy wsad na kolejne ważne punkty, z kolejnymi ważnymi punktami właśnie teraz. 9 punktów przewagi. Aj, znowu, za bardzo chciałem jakby wyprzedzić Wisemana. Wiedziałem, że tam idzie ten screen, ale Steph to wykorzystał. Właśnie to jest to, o czym mówiłem. Dopóki Steph gra, będzie musieli walczyć do ostatnich prawie sekund praktycznie o to zwycięstwo. Za późno to podanie i Steph je zgarnął. Za późno podałem. Powinienem już alejupa robić. Tego nie powinien trafić Steph i nie trafia. Co za zły wybór rzutu, bym powiedział, że wykonanie Stepha. Fajnie tu oczywiście w Chase Center buczą. My oddajemy do Davisa. Davis. I trafia z Stephem. Super.
chyba powoli właśnie Chase Center się uciszyło, bo wiedzą chyba powoli, że jednak muszą się pogodzić z tą porażką. Aż ta Steph zmylił. Wiggins z dystansu, to chyba nie wpadnie. I nie wpada. LeBron z piłką podaje do nas. Podaję do LeBrona. Weź się pod kosz i blok niestety od Wisemana. Ale mamy piłkę. Ale mamy blok od Kleja, no niesamowite. Jednak czasami zapominam, że jestem mniejszy od większości graczy NBA. Steph. I trafia tą trójkę. Jeszcze nie bawią faulem, co ciekawe akurat, nie spodziewałem się szczerze. I chyba Steph będzie fouled out w tym momencie. Tak, Steph jest fouled out w tym momencie. I mamy dwa kolejne punkty, a Steph wypada z gry. Oczywiście Warriors biorą timeout. No teraz do Kleja pewnie, choć nie wiem w sumie, bo to jest zbyt oczywiste może. Jak widać, Chase Center już się robi puste tutaj. Wiggins, Wiseman, Wiggins, Wiseman, Bush, Kaminga i ależ to rozegrali. Najgorzej jak mogli praktycznie. No niesamowite. Ciekawe, czy będą faulować dalej? Nie będą faulować już, nie? No chyba nie. Nie ma sensu już. A więc mamy to. Mamy zwycięstwo nad Golden State Warriors. Trzeba im przyznać, trzeba im oddać to na pewno, że musieliśmy się dosłownie napocić tutaj do ostatnich minut tutaj, żeby zgarnąć to zwycięstwo, ale mamy to. Kolejne zwycięstwo jest, nie wiem, czy numer 69 zwycięstwo? Nie pamiętam, które zwycięstwo, ale jest zwycięstwo, co najważniejsze i coraz bliżej oczywiście też końca sezonu. I kolejny też solidny oczywiście występ w naszym wykonaniu. 46 punktów, do tego 8 asyst. Wszystko nam idzie naprawdę. Jakby było troszeczkę za łatwe to, wręcz się wydaje. Zobaczymy teraz właśnie jaki mamy mecz. Jaki my mamy mecz teraz? Suns. Zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Czyli właśnie to, co lubię zawsze patrzeć. Czyli to właśnie, tak. 40 point games. I tutaj mamy 41 takich, więc mamy, no teraz właśnie cały czas gonimy tego Karla Malone'a, który jest na 26 miejscu. No dobra, więc nie wiem sam w sumie, czy Suns, no nie, to jest Footprint Center z jednej strony. Nie, to jest zwycięstwo 64. Byłem pewien, że już mamy. Nie wiem, w sumie jakby było, to było 69, to by oznaczało, że to już jest dosłownie koniec sezonu, więc nie, no nie. Jednak jeszcze właśnie coś pomyliłem tutaj. Mecz Suns, dobra, mecz Suns teraz. Myślę, że jednak przesymuluję. Jest zwycięstwo, to dobrze. Nie ukrywam, że się cieszę jednak, że udało się to wygrać. Choć nie zbyt chciałem to zagrać, ale udało się wygrać. Z Celtics to jest mecz na pewno, który rozegrałem, bo to jest jedynka wschodu kontra jedynka zachodu. To jest mecz, który na pewno sobie zagramy. Tutaj mamy mecz jeszcze z Utah Jazz. Czyli też mamy już tych meczów rozegranych 73, jeśli dobrze liczę. Tak, 73. Więc tutaj mamy 74, 5, 6, 7, 8, 9, 80. Czyli jeszcze po tym meczu Utah Jazz dwa mecze i koniec sezonu. Jeszcze tak, mecz z Utah Jazz nie rozegramy. Mecz z Mavericks nie rozegramy. Mecz z Timberwolves może zagramy. Mecz z Utah Jazz nie rozegramy. Mecz z OKC nie rozegramy. Mecz z Blazers pewnie zagramy, czyli pewnie tak, Celtics, Blazers, Timberwolves to są pewnie mecze, które zagramy, czyli trzy mecze jeszcze na pewno zagramy, plus jeszcze dwa mecze jakieś tam będą i pewnie będzie koniec sezonu, więc tak to będzie wyglądało. A teraz myślę, że nie mam tutaj więcej do roboty, czy możemy free point? Chyba nie możemy sobie polepszyć tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje. 4000, chyba potrzebujemy więcej, tak, 4,5 dokładnie, więc w następnym odcinku, po tym niesamowitym starciu Lakers Celtics, to będzie naprawdę giga starcie. To jest nasz największy rywal, który może zabrać szansę na ten rekord. No zobaczymy, jak to się potoczy. Jestem mega ciekawy. Ten pierwszy mecz był równy, a tam nie było tej tłuma, więc ten mecz może być
tej dumy, jeśli oczywiście go mają. Chyba go mają, chyba kontuzji nie ma, więc o ten mecz będzie na pewno niesamowity. A w tym momencie będziemy oczywiście kończyli. Dzięki wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!